Witajcie, jeżeli chcecie być prawdziwymi gwiazdami w świątecznej kuchni, zróbcie tą tartę makową z gruszkami. Zaczynamy! Ciasto kruche. Ten przepis sprawi, że te święta naprawdę będą udane, bo pokażę Wam pewien trik, który sprawi, że ciasto nabierze wyjątkowej kruchości. Zacznę od przesiania składników. Używam mąki pszennej, ale z powodzeniem możecie zastąpić ją mąką orkiszową w wersji bezglutenowej, mąką z mielonych migdałów. Teraz te wszystkie składniki sypkie umieszczę na sicie. Dodatkowo do mąki trafi szczypta soli, dosłownie odrobina cukru pudru. I teraz przyprawy korzenne. Możecie dodać tutaj przyprawę do piernika lub po prostu wymieszać cynamon z goździkami. Cynamon, odrobina goździków. I tu mam muszę zwrócić uwagę, bo to są goździki, które są już zmielone. Jeżeli zobaczycie je w Lidlu, to zróbcie zapas, bo one są cudowne właśnie w wypiekach świątecznych. No i teraz przesiewanie. I teraz inne składniki. Obowiązkowo w cieście kruchym musi znaleźć się masło. Pamiętajcie, żeby było bardzo mocno schłodzone. Lodowata woda naprawdę musi być zimna. Oraz, uwaga, ocet. Tak, ocet. Ocet sprawia, że ciasto będzie niezwykle kruche. Nie bójcie się, ten smak zniknie podczas pieczenia. Teraz kolejna ważna wskazówka dotycząca ciasta kruchego. Nie wyrabiam go teraz rękami, tylko mocno siekam masło nożem. Im mniej pracy dłoni i ciepła dłoni, tym ciasto jest lepsze. Dopiero na sam koniec zagniotę całość. Teraz powstanie charakterystyczna kruszonka, a potem wyrobię jednolite ciasto, które trafi do lodówki na minimum godzinę. Ciasto chłodzi się w lodówce, a ja teraz zabieram się za przygotowanie gruszek. Ja je wcześniej ugotuję, ale wyjątkowo w syropie z soku z pomarańczy z odrobiną z laską cynamonu, więc będzie go całkiem sporo. Słuchajcie, gruszki trzeba obrać i przekroić w pół. Gruszki obrane, robimy fantastyczny syrop. Wlewam tutaj około pół litra soku z pomarańczy. Dodam teraz tutaj jeszcze cukier i całą szklankę. No i laska cynamonu. Do gotującego się soku z pomarańczy wkładam gruszki. Będą tutaj gotowały się w tej zalewie około 15 minut, więc ja mam czas na przygotowanie ciasta. Słuchajcie, piekarnik nastawiłam na temperaturę 180 stopni i zaraz tą foremkę wypełnię moim kruchym ciastem. Chcę Was też odesłać do przepisów na słodkości bożonarodzeniowe. Stworzona jest cała playlista. Schłodzone mocno ciasto wykładam na blat. Dajcie trochę mąki, żeby ciasto się nie przykleiło. I po prostu rozwałkujcie. Nadam mu grubość około 0,5 cm. Na tym etapie ten przepis już może być fantastyczną bazą do cynamonowych, świątecznych ciasteczek. No dobra, ciasto rozwałkuję i wyłożę nim przygotowaną foremkę. Nie smaruję jej tłuszczem, ponieważ mnóstwo tłuszczu jest już w cieście i to gwarantuje mi, że ciasto nie przywrze do foremki. Kolejnym etapem będzie podpieczenie ciasta przez 10 minut w piekarniku. Tak piękne ciasto przełożę na moją foremkę, końcówki odetnę nożem. Nie wyrzucajcie tego ciasta, z niego zrobimy dekorację. Mały detal, ale bardzo istotny, to nakłucie ciasta widelcem. 10 minut podpiekam spód i zabieram się za wykańczanie ciasta. Mówiłam o dekoracji, więc zobaczcie, to pozostałe ciasto po prostu rozwałkuję i powycinam gwiazdki, które fantastycznie wykończą całość. Piekarnik cały czas trzyma temperaturę, bo ciasto tam jeszcze trafi. Tutaj mam gotową masę makową, ale z powodzeniem możecie zrobić swoją idealną, świąteczną, pyszną masę makową. Wystarczy, że zmielony mak zalejecie mlekiem, dodacie mnóstwo bakali, miodu i wtedy taka masa będzie gotowa. Wypróbujcie na przykład przepis Pawła na drożdżową gwiazdę z makiem i bakaliami. Tą gotową masę makową wykładam na mój podpieczony korzenny spód. I teraz bohaterki tej tarty, czyli gruszki. Moje gorące gruszki przełożę
na masę makową, lekko wgniatając je w masę. I teraz na sam koniec dekoruję je jeszcze pozostałością w postaci moich korzennych gwiazdek. Całość trafia ponownie do piekarnika na gorące 20 minut. Mak jest symbolem obfitości i ja jestem bardzo ciekawa, jak wy go wykorzystujecie w waszych kuchniach. Jakie przepisy goszczą na świątecznych stołach z użyciem maku? Napiszcie. I jeszcze ostatni mój dotyk, czyli dekoracja. Wiem, że lubicie i na to czekacie, aby przekroić wypiek, więc zrobię to dla was. Ta-dam! Musicie wiedzieć, że dla was specjalnie przesuwamy mnóstwo ciepła i niech te gwiazdki świecą wam przez cały rok. Do zobaczenia. Wesołych świąt. Mmm.